Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Jessica z tej strony. Dzisiaj przychodzę do Was z jednym z Waszych ulubionych filmików i dotyczy się właśnie tej toaletki. Moją toaletkę zakupiłam w sklepie At Home oraz stolik zakupiłam w sklepie Marshalls. Marshalls jest to taki sklep podobny do TJ lub TK Maxu, w zależności od tego, gdzie mieszkacie. Postaram się dla Was znaleźć odpowiedniki i zamieszczę linki na dole. Oczywiście postaram się też znaleźć takie w jak najkorzystniejszych cenach, właśnie ze względu na to, że szukałam czegoś, co nie będzie zbyt drogie. Zajęło mi to bardzo dużo czasu, ale jestem bardzo zadowolona z mojego zakupu. Jak sami zaraz zobaczycie, organizacja w części toaletki jest jeszcze niedoskonała, ale postanowiłam, że póki co nie chcę tracić pieniędzy na pudełka. W przyszłości marzą mi się akrylowe, przezroczyste pudełka. Na pewno sobie takie zakupię, ale tak jak powiedziałam, jeszcze nic nie wpadło mi konkretnego w oko i nie chcę wydawać bez sensu pieniędzy. Moja toaletka też pełni rolę biurka, dlatego w tym filmiku mówię na zmianę biurko i toaletka, ponieważ w zależności od tego, co akurat robię, to taką pełni ten mebel funkcję. Nie pokazuję Wam całej kolekcji moich kosmetyków, ponieważ pokazałam je w poprzednich filmikach, a teraz staram się już zużyć to, co nakupowałam, więc póki co nie potrzebuję nowych kosmetyków i uznałam, że byłoby to stratą i mojego, i Waszego czasu. Jeżeli jesteście zainteresowani, to odsyłam Was do poprzednich filmików. Jeżeli jesteście nowi na kanale, bardzo miło mi Was poznać. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej. Możecie mnie również znaleźć na Snapchacie, Instagramie oraz na Facebooku. Zapraszam do oglądania. Moje biurko stoi pod samym oknem i od bardzo dawna marzyłam właśnie o tym, żeby mieć biurko, które może stanąć pod oknem z tego względu, że naturalne światło jest najlepsze do makijażu oraz do pracy. Jest to toaletka, ukośnik, biurko. Póki co bardzo dobrze sprawdzę swoją funkcję. Jak widzicie, poszłam w temat białego i złota. Jestem bardzo zadowolona z tego, jak udało mi się dobrać te dwa meble, ponieważ były z innych sklepów. Kupiłam obydwa przedmioty w Stanach, ale postaram się znaleźć podobne rzeczy na polskich stronach internetowych, albo przynajmniej takich, które wysyłają rzeczy do Polski. Zacznijmy może od tego taboretu. Wiem, że nie wszystkim on przypadnie do gustu, ale mi się bardzo podoba i uważam, że bardzo fajnie pasuje do tej toaletki. Uważam, że oba przedmioty pięknie się uzupełniają i miałam dużo szczęścia, ponieważ nóżki u biurka oraz u stoliczka do siedzenia są w tym samym odcieniu złota, więc jestem bardzo zadowolona. Ten miś jest oczywiście bardzo mięciutki, w środku jest pianka, więc on się dostosowuje do naszej pupy i jest zaskakująco wygodny. Można na nim siedzieć naprawdę godzinami, nie odczuwam żadnego dyskomfortu. Jak widzicie, na samym biurku staram się zachować minimalizm. Jest to związane z tym, że szafki otwierają się wszystkie do góry, ale to pokażę Wam dosłownie za parę chwil. Mamy tutaj tylko i wyłącznie świeczkę z Bath & Body Works, która, kiedy zostanie wypalona, stanie się pojemniczkiem na pędzle. Jak widzicie, szuflada jest bardzo pojemna, wysoka, dużo się w niej mieści i ma taką porządną ramę na złotych nóżkach. To właśnie tutaj wykonuję codziennie moje makijaże oraz edytuję dla Was ostatnio filmiki. Przejdźmy do wnętrza toaletki. Na sam początek pokażę Wam, co zawiera największa komora, czyli moje kosmetyki. Ja już wielokrotnie pokazywałam Wam, co mam w swojej kolekcji. Podlinkuję Wam pozostałe filmiki pod tytułem "Co jest w mojej toaletce". Natomiast tutaj nie ma nic nowego, więc wydaje mi się, że nie ma sensu się powtarzać i tracić czasu. Za to będę Wam mogła pokazać więcej rzeczy w szufladach, które znajdują się po boku. W tej toaletce urzekło mnie przede wszystkim duże lustro, które jest wygodne do malowania się, dlatego postanowiłam, że będzie to idealny mebel dla mnie. Niestety, żeby otworzyć boczne szuflady, potrzebuję przestawiać świeczkę i jest to właśnie powód kolejny, dla którego postanowiłam na minimalizm. Po tej stronie układam rzeczy, których rzadziej używam, po to, żeby właśnie tą świeczkę jak najrzadziej przestawiać. Mam tam dodatkowe karty, jakieś różne kable, których nie używam, zestaw do szycia oraz pisaki, które nie są mi na co dzień potrzebne. Natomiast ta strona pełni rolę mojego biurka. Mam tutaj wszystkie długopisy, zszywacze, karteczki samoprzylepne,
rzeczy, które potrzebne są mi do organizacji oraz na samym końcu możecie zobaczyć koperty. Wszystko, mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie dać kciuku w górę. My natomiast widzimy się w kolejnym filmiku. Nie zapomnijcie subskrybować mojego kanału, żeby być na bieżąco z nowościami. Możecie też kliknąć dzwoneczek, wtedy jako pierwsi będziecie wiedzieć, że pojawił się nowy filmik. Na dzisiaj dziękuję, do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!